pierwszy raz na trzech cylindrach. Nie, ale ma cztery. Kto ma cztery? No ten samochód. Samochód ma cztery, ale jest na trzech cylindrach. My jesteśmy trzy cylindry. Ale mój już ledwo pracuje. A mój ma dekompresję. Ja prawdę mówiąc chciałem właśnie sprawdzić ten dwucylindrowy, no ale udało nam się takiego zdobyć. Ja tamtego nie lubię, bo on więcej warczy niż jedzie. Ten dwucylindrowiec? No. Ale pracuje trochę bardziej jak maluszek, trochę bardziej nawiązuje do historii. Wydaje mi się, bo ta pierwsza 500-ka, czyli rocznik, pierwsza 500-ka, 57 rok, dwa gary, prawda? Do historii, 500 pojemności. Do historii czy histerii? Ja wam coś muszę państwu powiedzieć, bo tak, oni zabrali samochód mojej żonie, wsadzili mnie do tyłu, pierwszy raz tu jadę. Włożyli mi wsadzili mi kapelusz na głowę, bo to jest ich kapelusz firmowy i kazali o tym samochodzie opowiadać, no to wam opowiem, no, to ma proszę panu kurka, bo on na sporo koników, no bo to ma 90 parę. To szybka kurka. On nie waży tak dużo jak mini, prawda? Mimo, że ma trochę więcej miejsca w środku, z zewnątrz jest mniejszy od miniaka, w środku jest większy od miniaka. Ale waży coś tam 1000 z malutkim groszem, prawda? Ledwo ponad tonę. Byłem na premierze nawet i dlatego wtedy mi się to spodobało. Czy mógłby pan nie jechać tak szybko, bo mnie po plecach ciągnie? Wie pan co, no jadę tak wolno, że przysypiam. To może jak mamy takie włoskie autko, to trzeba przyszpanować i trzeba pojechać na Saską Kępę. No. Słuchajcie, wiecie co wam powiem? No. Jakby było cieplej, to pojechalibyśmy na lody włoskie. No ale ja mam niestety chore gardło. Ale pogadajmy o samochodzie. Panowie, samochód jest mały, ale duży, bo on naprawdę idealnie się nadaje do podróży na długie trasy. Jeździłeś gdzieś dalej tym samochodem? Warszawa, Szczecin i z powrotem. Co ty mówisz? Myślę, że najdalej do Radomia. Do Radomia to mecenas Mazurkiewicz jeździ. No ja ci powiem, ja prowadzę pierwszy raz 500-kę. Na razie jest fajnie. Retro design wnętrza, przepiękny. Retro, ale już z wyświetlaczami. On ma start stop, proszę pana, widzisz pan, zapomniałem panu powiedzieć. Jak to działa. I wtedy się wciska sprzęgło, proszę to pana, i się zapala, tak. I jedzie. I teraz powiedz mi, ten samochód zgasł? Tak. I teraz ten samochód zgasł i teraz, żeby go ruszyć, to już będzie pracował wtedy. Aha. I pan naciśnie? Jest, odpalił. Wszystko działa, znaczy się. Ale on tak cicho pracuje, że tylko po lekkiej wibracji się wyczułem, że on... jedynki, to nie ruszysz. A, się widzisz, to jest to. A w ogóle podoba się panom ten samochód? Ja jestem zakochany, ja uwielbiam 500-kę. Uwielbiam, pokazała się nowa 500-ka, starą kochałem cały czas, jak jadę do Włoch. Widzę stare 500-ki, no to muszę ją sfotografować, nie wiem dlaczego, ale ma coś w sobie takiego fotogenicznego, że muszę ją mieć. I te stare 500-ki... nowa jest piękna, bo do tej starej bardzo nawiązuje. Czy takie auto nadaje się do jazdy takiej uniwersalnej, trochę rodzinnej, trochę po mieście, jak wy uważacie? Jeszcze nie objeździłem, ale jestem przekonany, że tak jest. No panowie, przypomnijcie sobie maluchy. Maluchami jeździliśmy do Bułgarii, całą rodziną. To o czym my rozmawiamy, ten samochód... I tylko zależy od wielkości rodziny. Bo na pewno by nie chciała, żebym miał tak jej samochód dawał, tak wiesz, do robienia jakichś zdjęć. Skromna osoba, woli po cichutku. Dobra, umawiamy się. Dziękuję wam. Pa, do zobaczenia.